Witam w Podsumujmy, zagrajmy w Skyrim. Są dwie postacie, z którymi się spotkamy jeszcze przed zakończeniem. Pierwszą jest Arngeir, który powinien znajdować się gdzieś tutaj. Tylko gdzie? Chyba nie wyparowali po zakończeniu gry. Przecież oni tu powinni być. Znaczy, nie po zakończeniu gry, tylko po zakończeniu wątku głównego. Bo to jest wątek główny, koniec już, tak? Przynajmniej... przynajmniej... nie mam już więcej żadnych zadań tutaj. Z tym związanych. Teraz tak, coś mi się wydaje, że jakbyśmy na przykład wybrali drogę Esberna, to Esbern by nam kazał też zabić Parfurnaxa, ale nie jestem pewien do końca, czy tak by było. Po drugie, skoro Parfurnax odleciał, to czy teraz już nie mogę sobie zmieniać specjalizacji w głosach? No nie ma tych dziadów. A są! Widzę to w twoich oczach. Udało ci się ujrzeć krainę bogów i wrócić. Tak! Czy to znaczy, że już po wszystkim? Czy Alduin naprawdę został pokonany? Tak martwię, jak się tylko się dało. Son w gardzie, tak? Son w gard. Błąd. Może tak, może nie. Smoki nie są takie jak inne śmiertelne istoty, a Alduin wyróżnia się nawet wśród nich. Być może wrócił kresu czasu, aby wypełnić przeznaczenie pożeracza światów. O tym zadecydują jednak bogowie. Twoja rola dobiegła końca. Udało ci się wykazać potęgą zarówno głosu, jak i czynów. Aby pokonać Alduina, udało ci się opanować straszliwą broń. Teraz od ciebie zależy, co zrobisz z mocą i umiejętnościami. Czy zostaniesz bohaterem, którego imię będzie opiewane przez wieki? Czy będziesz klątwą dla przyszłych pokoleń? Czy też znikniesz z kart historii bez śladu? Czyli tak, escape i wyjdź, tak? Do pulpitu. Niechaj prowadzi cię droga głosu, a ścieżka mądrości zawsze będzie jasno zarysowana w twoim umyśle. Smocze dziecię, oddychaj i skup się. Oto stoi przed tobą twoja przyszłość. Coś zrobisz? Mam za tobą iść? Czy po prostu idziesz, żeby iść? Wszyscy jesteśmy twoimi dłużnikami, smocze dzieci. O właśnie, czy Alduin naprawdę nie żyje po śmierci, jego dusza nie została wchłonięta? Może tak. No to już było. O tym zadecydują jednak bogowie. Twoja rola dobiegła końca. Moja rola dobiegła końca. A chyba mi nic nie pokaże. Już. No, idzie tam się modlić. Chociaż? Podejrzymy za nim, bo ja właśnie i tak trzeba wyjść dla zewnątrz tak naprawdę. Zobaczymy, o co mu chodzi. Pewnie jedziemy edytować i nic z tego nie będzie, ale... wolę się przekonać niż cokolwiek pominąć. Podejrzane jest to, że można z nim porozmawiać, bo zazwyczaj jakby postacie coś chcą nam przekazać, to jest napisane, że są zajęte. Co zrobi? Idzie tam, tak? Dobra, może zaczniemy robić takie małe podsumowanie. Po pierwsze, nie przeszedłem fabuły bardów. Ona jest krótka bardzo, ale jest. Nie przeszedłem gildii magów. W sumie taki lekki suchar i za bardzo nie chcę mi się tego przechodzić. I nie przeszedłem gildii złodziei. Gildii złodziei w ogóle nie przeszedłem nigdy, ani razu. I powiedzmy tak, będą na pewno wychodzić dodatki do tej gry. Być może jeszcze do niej wrócimy. Być może wrócimy do gildii złodziei.
nie jest powiedziane przecież, że wszystko muszę robić od razu. I no, 153 filmy. No. 153 filmy to jest dużo jednak. Ty kretynie, coś ci zrobił? Widzieliście to? Co on zrobił? Gdzie jest eteryczność? Ej, turniu, zrzuciłeś mojego kumpla. Niech niebiosa cię strzegą. Niech niebiosa cię strzegą. Ej! Fus, Roda! Co, nie żyjesz, Karżo? Czy żyjesz? Żyję, bo się rusza tam. Trząsnął się, jakby nic się nie stało. Dobrze. Wyczuję każdego, kto się do nas podkradnie. A może nie. Zobaczymy. Chyba upadłeś na głowę. Dobra, chodźmy jeszcze zobaczyć Esberno. Tylko gdzie on był? Poważnie, nie wiem. Co, tu raczej nie. Posran Vega, wąwóz rabusiów. Nie, to było gdzie indziej. O kurde. Nie wiem po prostu, gdzie to było, do jasnej cholery. Tutaj, o. Tak. No i tak. Na czym to ja skończyłem? W sumie chyba na niczym. Od razu mnie przeteleportował. Ostrożnie. Do środka. Dobra, chodźmy. Niebiańska przystań. Gdzie jest Esbern? Kisbern. Gdzie on jest? Co, teraz będę szukał kogo, tak? Nie wiadomo ile. No chyba nie stoi nigdzie na zewnątrz, mam nadzieję taką. Idź porozmawiaj z Espernem. Tak, genialną rzecz sobie wymyśliłem. No może śpi? Nie. No cóż, ten wątek główny nie był zbyt długi niestety. Jak zwykle fabuła Mrocznego Brasa przyćmiła go. Dość solidnie. Uważam to za lekką porażkę twórców gry, jeżeli wątek główny jest mniej ciekawy niż zadania poboczne. Tak nie powinno być. No nieważne. Gdzie ten debil? No. Tutaj? Muszę wyjść koniecznie? No dobra, wyjdźmy. Albo zaraz oczytuję. O, stoją. Świetnie. To możemy jeszcze każe zabić Parfurnaxa teraz. O tym śniłem. We śnie stałem gdzieś wysoko, na wieży lub górze. Zawsze tuż przed świtem. Cały świat tonął w mroku. Potem pojawił się błysk światła. Na horyzoncie, w chmurach, znaczących granicę pomiędzy światami. To mogła być błyskawica, lecz nie było grzmotu. We śnie narastały we mnie złe przeczucia, ale nie mogłem się zbudzić. Dobra. Obawiam się, że mamy problem. Bardzo poważny. Odkryłem, kim naprawdę jest przywódca Siwobrody. Co ty nie powiesz? To drugie. Wszystko dobrze, ale czy wiesz, że w starożytnych czasach był prawą ręką Alduina, odpowiedzialnym za niewypowiedziane okropności? To prawda.
że przestępstwa te popełnił dawno temu. Lecz sprawiedliwość nie liczy lat. Ostrza polowały na niego od wieków, ale chronili go siwobrodzi, a potem sami cesarze. Sprawiedliwość wymaga, by zginął za swoje występki. Dopóki żyje, obawiam się, że moja przysięga Ostrzy nie pozwala mi zaoferować ci pomocy. No to nie pomagaj, jesteś głupi. Proszę, Delfin bardzo się o ciebie martwiła. Nie będę go zabijał. To ujrzałem. Tym razem wyraźnie. Aczkolwiek możemy iść i zobaczyć, czy ma coś do powiedzenia na ten temat. Słyszeliśmy wieści z Białej Grani. Widzieli, jak opuszczasz miasto drogą powietrzną, na smoku. To trochę pretensjonalne, nawet jak na ciebie. Ale skoro wciąż żyjesz, to zakładam, że masz dobre wieści. Tak. Alduin zginął. Na tak dobre wieści nie liczyłam. Kiedy ujrzałam cię tamtego dnia, na progu mojej gospody, do głowy mi nie przyszło, że tak się to może skończyć. Smoki z legend, Sovngarde. A co do Parthurnaxa? Dokonaj wyboru, smocze dziecię. Albo jesteś z nami, albo przeciwko nam. Why? Oto szerszy kontekst. Pomógł Alduinowi w zniewoleniu naszych przodków. Może i ostatecznie go zdradził, ale to jeszcze gorzej o nim świadczy. Nie możemy dać Parthurnaxowi sposobności, by z kolei zdradził nas, a potem wrócił do swego dawnego pana. Tyle. No zobaczmy. Porozmawiałem w takim razie z Parthurnaxem jeszcze. Zanim to wszystko się skończy i... Ciekawe, czy będzie możliwość po prostu zakończenia tego zadania w inny sposób niż morderstwem. Gdyż tak naprawdę, no nie chcę tego smoka zabijać i nie będę tego robił. On ty będzie w ogóle? O, jest, już wrócił. Przestał śnieżyć przynajmniej. Cześć. Kazali mi cię zabić. Dream your luck. Ostrza twierdzą, że zyskujesz na śmierci. Ostrza słusznie nie darzą mnie zaufaniem. Oni kan i od. Ja nie ufałbym drugiemu dowie. Dlaczego? Dow Vahlan Fahrell. Zostaliśmy stworzeni, by dominować. To jest w naszej krwi. Czujesz to również w sobie, prawda? Mnie można ufać. Ja jestem tego pewien, lecz oni nie. Mądrze jest traktować dowów z nieufnością. Udało mi się ujarzmić mą naturę tylko dzięki medytacji i zgłębianiu tajemnic drogi głosu. Nie ma dnia, by nie nachodziła mnie pokusa powrotu do odziedziczonych przyzwyczajeń. Sin Kryf Horvut se Sulejk. Co jest lepsze? Urodzić się dobrym? Czy ogromnym wysiłkiem przezwyciężyć swą spaczoną naturę? Dobra. Szkoda, że nie można tego zadania anulować. Właśnie, bo to jest głupie teraz. Będzie mi tutaj zanieczyszczało. No i nie zabiję go. Spadajcie, głupki. Nie będzie mordowania smoków. Dobra. I co teraz zrobić? Mogę jeszcze? Mogę na przykład przejrzeć sobie... Zdrapać, wejść tutaj, znaczy się. I sobie przejrzeć... To. Ukończone zadania 91. Ukończone misje towarzyszy to jest właśnie te linie zadań, które ukończyliśmy. Towarzysze...
Mroczne Bractwo, zadania wojny domowej, zadania Deldr 15. Tych zadań jest 16, jak już mówiłem, ale jedno jest związane bezpośrednio z Gildią Złodziei. Ukończone ciągi zadań 3. Czyli które 3? Bo Towarzyszy Mrocznego Bractwa, Wojny Domowej i główne zadanie ukończyłem, tak? No właśnie. Walka. Zabite osoby 917. Zabite zwierzęta 312. Nie umarli 452. Pokazuje tylko jak dużo jest trupów w tej grze do zabicia. Zabite Dedry 13. Ciosy krytyczne. Ataki zaskoczenia, ciosy w plecy. Ciosy w plecy? Aha. To pewnie też ciosy w plecy, które nie były zrobione z wykorzystaniem umiejętności skradania. Rozbrojenia 0. Zaszlachtowane króliki 4. Świetnie. Gdzie to jest? Tutaj. Magia teraz. Zebrane smocze dusze 20, wyuczone słowo mocy 43, odblokowane słowo mocy 42, wyuczone krzyki 19, odblokowane krzyki 20, opanowane krzyki 8. Czyli co, jeszcze jeden bym wyszedł się wyuczył i bym osiągnięcie kolejne zdobył, tak? Ale może kiedy indziej. Rzemiosło. Wykorzystane klejnoty duszy. 21 tylko? Może to są te klejnoty duszy, które zostały wykorzystane do naładowania po prostu. Stworzone magiczne przedmioty 279. Tyle przedmiotów trzeba było zrobić około, żeby podbić zaklinanie do poziomu setnego. Tak? Lepszona broń, stworzyłem broń. No właśnie, tutaj też widać. I tu. Mikstury zmieszane. 328 aż zmieszałem mikstur. A alchemię dalej mam w sumie na niskim poziomie. Ciekawe. Zmieszane trucizny. Zebrane składniki. Skubane skrzydła. Przestępstwa. Nagroda plemienia orków 2000. To nabiłem to w momencie, kiedy zbierałem te próbki krwi dla Hermanesu Amory, nie? Bo tam trzeba by było po prostu przenieść krew orków, no to poszedłem do twierdzy orków i zabiłem wszystkich tam. Nagrody ogółem. Otwarte zamki, kradzieże kieszonkowe, pobyty w więzieniu 1. To jest, to tutaj się liczy ten pobyt w tej kopalni Cidna. I dni w więzieniu 0, bo w tego samego dnia, co nas zamknęli, to uciekliśmy stamtąd. Tak, zapłacone grzywny, ucieczki z więzienia, przedmioty z kradzieży. Napaści, zabójstwa, skradzione konie 0. Targnięcia 9. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o zagranie w Skyrim. Tak właśnie oto i kończę. O, tutaj jeszcze coś jest, tak? W sklepie, w które zainwestowano, to jeszcze tego nie przeglądałem całego, tak? Złapane choroby 0. A wilkołactwo nie jest liczone jako choroba. I właśnie dzięki temu nie złapałem żadnej choroby, byłem wilkołakiem cały ten czas, dalej nim jestem. Perswazję 10. Dni jako wilkołak 208, a dni gry? Dni ogółem 213. Dobrze. Tak więc, postać bestii, beast form po angielsku będzie. Jak widać, nie nadużywałem tego zbytnio. Trochę szkoda, ale nie szesne. I hopa! Oła, oła, oła. Dobra, to może teraz... O kurde, nie chciałem tak, i spadam, i jeszcze... O, połamały się nóżki. To zejdziemy wolniej. Tak. Dobrze, i teraz tutaj. I hoppa! Szkoda, że to tak szybko ładuje nowy stan gry, ponieważ chciałbym zobaczyć, jak tylko on spadnie. Są na to mody, oczywiście. Dobra. Nie będziemy już dłużej przedłużać. Widzimy się w następnej serii.
I może kiedyś jeszcze wrócę do Skyrim. Kiedyś. Dobra.